Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Witam również Bogdana Czarneckiego. Witaj Sławku, witajcie. Nasz cykl ma w sposób przystępny w ciągu 10-15 minut omawiać pewne kluczowe kwestie dla rozwoju, związane również z tak zwanym szczupłym wytwarzaniem. Powiedz mi, ty jesteś Lin Coachem, tak? Tak. Duża fabryka w Strzelcach Opolskich, około 700 osób, to jest międzynarodowy koncern branży chemicznej, środki czystości. Tak jest, dział projektów doskonalenia operacyjnego. Czy waszym zadaniem jest również to, aby motywować członków zespołów poszczególnych do rozwoju? Robimy to praktycznie codziennie. Super, w takim razie jesteś właściwą osobą, aby o tym rozmawiać. Motywowanie członków zespołu do rozwoju, taki jest temat dzisiejszego nagrania. Słuchaj, dlaczego rozwój? Co to znaczy w ogóle motywować? Zastanawiałeś się nad tym? No właśnie, zastanawiałem się i najprościej to powiedzieć w ten sposób. W dzisiejszym świecie mamy czasami takie dziwne sytuacje, że mamy wielu szefów albo mamy wiele różnych zadań. I teraz część z tych zadań wykonujemy w taki sposób, nie? Żeby je tylko skończyć. Motywować, znaczy może nie zmusić, ale przekonać kogoś do tego, żeby zlecone mu zadanie przez nas wykonał w sposób bardzo dobry, dodając coś od siebie, nie? I teraz w takiej sytuacji, jak mamy na przykład dawniej był szef i był pracownik. Dzisiaj na przykład wielu moich kolegów pracuje w strukturze matrycowej, mają kilku szefów. W jaki sposób wpłynąć na tych kolegów, żeby zrobili swoją pracę dobrze? Są częściami zespołów projektowych. Project manager to nie jest ich szef. To jest ktoś, kto ma na nich pewien wpływ i to czasami niewielki. Jak zmusić, czy wpłynąć na te osoby, żeby w tym projekcie, wykonując swoją pracę, zrobiły ją dobrze? To jest motywacja. No widzisz, to jest motywacja, natomiast moje kolejne pytanie to jest takie, dlaczego ludzie w takim razie nie chcą się rozwijać? Bo ja takie mam wrażenie. Ludzie chcą się rozwijać, tylko muszą być do tego właśnie w odpowiedni sposób zmotywowani. To ja tobie opowiem taką historię o kluczu dynamometrycznym. W naszej fabryce skręcamy dosyć duże baterie do skuterów, tam jest BMS, który jest wart 120 euro, czyli około 500 zł, prawda? Tak. Notorycznie przekręcane są śruby na połączeniu oczek doprowadzających prąd do tego BMS-a. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zbyt mocno dokręcają te śruby kluczem. Project manager zauważył to, jest inżynierem, kupił klucz dynamometryczny za 1200 zł. Klucz był w użyciu tydzień, a po 4 tygodniach zniknął. Prawdopodobnie komuś się przykleił do ręki. No smutna, ale prawdziwa historia. No prawdziwa, bo z zakładu. No i co ty na to? Gdzie leży problem? Kto był włączony w rozwiązywanie tego problemu? Czy to był pomysł project managera? Raczej tak. Dlatego, że zespół nie wyczuwał takiej potrzeby. Zespół nie zna się na gwintach, na tym, że gwint można przekręcić i uszkodzić. Rozumiem. Czyli on przyszedł, kupił jakieś drogie narzędzie, dał tym osobom, tym paniom czasami... Pokazał w 3 minuty, jak używać, że tu jest wskazówka, która pokazuje, to jest dobrze, tak jest źle. I uznał sprawę za załatwioną. Tak. Złe motywowanie? Pytanie. Ten klucz był może był za duży, może był za mały, nie wiemy. A może był za drogi. A może był za drogi, a może... I za bardzo błyszczący. A może nikt za bardzo nie umiał go obsługiwać. W ten sposób ludzie cenią sobie najbardziej rzeczy, w których sami biorą udział. Niestety taka jest bardzo prosta psychologia. Jeżeli rozwiązujemy problem na stanowisku operatorskim, to w prawie każdym wypadku... Dobrze nam, wyjdzie nam to na dobre, jeżeli operator czy osoba, która bierze w tym udział bezpośrednio w tym procesie, pomoże nam, udzieli jakiegoś wkładu. Wtedy będzie się czuła częścią tego rozwiązania. Tutaj ktoś przyszedł, coś im dał i sobie poszedł. Zgadzam się z tobą, tak to ponoć wyglądało. Ale powiedz mi tak, w ogóle, jeżeli rozmawiamy o rozwoju zawodowym, rozwój zawodowy, a rozwój osobisty, czy to są dwie takie gałęzie, które się nie pokrywają w żaden sposób, które są położone od siebie daleko, czy to należy raczej traktować holistycznie? Moim zdaniem należy to traktować holistycznie, ponieważ nasz rozwój osobisty idzie w parze z naszym rozwojem zawodowym. My na przykład opieramy swój rozwój zawodowy na tym, czego się nauczyliśmy na studiach. Przynajmniej bardzo często tak jest. Niekiedy ludzie trafiają w przypadkowe miejsca. No, potem... Nasze zainteresowania często budujemy na tematach często związanych w jakiś sposób z pracą. Nie jesteśmy inżynierami, a interesują nas tematy związane z czymś, co w jakiś niebezpośredni sposób robimy w pracy. Także to jest praca i nasz czas osobisty często się przeplatają. Jest to nieuchronne. Powiedz mi w takim razie, jakie są czynniki atmosfery sprzyjającej rozwojowi? No, to jest... Chodzi o to, żeby ludzie nie szli do roboty, żeby ludzie wykonywali pracę.
myśląc, żeby mentalność, ta mentalność, to jest kluczowe słowo, tak mi się tutaj wydaje, została zmieniona. Taką pierwszą rzeczą, jaka się nasuwa tutaj, to jest to, że ludzie muszą mieć świadomość bycia częścią czegoś większego. Bo bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą do roboty, ktoś daje im jakieś ciuchy, mówią tu staj i przykręcaj korki przez 8 godzin, nie? No to jest fabryka. To jest fabryka, tak jest. Tak jak u ciebie, tak jak u mnie. Tak jest. No, tu przykręcam śrubki w BMS-ach, tu przykręcam korki do butelek. Tak jest. No i to jest ciężka robota i nie ukrywajmy, bardzo niewdzięczna, bo ktokolwiek był na produkcji, ten wie, o czym mówię. Ale 8 to... godzin w pozycji stojącej u nas. No dokładnie, a czasami jest to fizyczna praca, natomiast przyznam szczerze, ja osobiście lubię taką pracę, bo daje mi możliwość pomyślenia, ręce pracują, a ja zaczynam wtedy myśleć i pewnie robi to większość operatorów. I teraz pytanie, nad czym oni myślą, nie? Cała wartość dana dla firmy jest wtedy, kiedy uda się tych ludzi przekonać, żeby zaczęli myśleć o sprawach związanych z firmą. No, oni myślą o weekendzie. A oni myślą o weekendzie, tak jest. Środa zginie, tydzień minie, a to jutro. Dzisiaj jest wtorek. Tak jest. A ktoś jeszcze powiedział, że czwartek to Wigilia piątku, nie? Także ludzie generalnie odliczają. Piękne hasła są tworzone tutaj. Widzę poezja tworzona w głowach pracowników produkcyjnych. Ja nie wiem, ja muszę zapytać. Tak jest, bo ludzie generalnie w ten sposób robią niestety, że ten czas, w którym myślą, przeznaczają na odliczanie czasu pozostałego do wyjścia, a potem do zakończenia tygodnia. Ja myślałem, że troszeczkę mi opowiesz może o jakimś coachingu, o leadershipie, coś, co trzeba zrobić, żeby tych ludzi ruszyć. Nie wiem, zaufanie do nich, szacunek do nich. Dla mnie wydaje się to naturalne. Świadomość wspólnych celów. Jeżeli ta osoba ma świadomość tego, że jest częścią większego organizmu, zaczyna myśleć troszkę inaczej. I teraz druga rzecz, jaka się pojawia. Słowo leadership jest przywództwo. Nowomową. Przywództwo kojarzy nam się z gościem z wąsem. Zwykle z wąsikiem. Czy nie? Führer? Przywódca? Natomiast generalnie chodzi to o to, że nasz bezpośredni przełożony powinien być osobą, która daje nam inspirację. I bardzo często jest tak, że jeżeli masz dobry zespół i dobrego przełożonego, to nawet jeżeli zaoferują ci troszkę lepsze pieniądze, to nie zostawisz tego środowiska pracy. Bo dobrzy przełożeni są przyczyną, że ludzie zostają. Kiepscy przełożeni są przyczyną częstej rotacji w firmie. Może przeceniasz jednak rolę przywództwa. Ja myślę, że chodzi tu o pieniądze. Gdyby zapłacić więcej na produkcji, pracownicy angażowaliby się bardziej w kręcanie korków. Nie ukrywam, że gdyby na przykład różnica była typu w jednej fabryce dają 1500, a w drugiej 5000, to nie byłoby dyskusji, nie? Ale jeżeli mówimy tutaj o różnicy rzędu 50 zł czy 100 zł, a w jednej fabryce, tej, która lepiej płaci, oczywiście atmosfera pracy jest straszna, a w drugiej po prostu ludzie uwielbiają do tej pracy wracać, to ja myślę, że to pieniądze wtedy nie są przeszkodą, nie? Rozumiem. Ty jesteś fachowcem, lean coachem, pracowałeś w wielu firmach, jedna z nich jest znanym koncernem międzynarodowym. W tej chwili pracujesz również w koncernie międzynarodowym. Próbowałeś kiedyś motywować członków jakiegokolwiek zespołu do rozwoju? Oczywiście. Oczywiście, że tak. I... No właśnie, to mnie interesuje, co teraz powiesz. Czy się udało? Udało się, ale powiem ci... Bo tego nie sposób zmieścić w 3 minuty. Każda osoba wymaga pewnego indywidualnego podejścia. Ale przede wszystkim, gdybyśmy mieli wynieść z tej naszego nagrania jedną rzecz, to świadomość wspólnych celów, działanie razem w celu osiągnięcia wspólnego wyniku, to jest taka rzecz, która daje naprawdę ludziom dużą motywację. Potem pojawia się szereg takich narzędzi, które służą nam, żebyśmy razem uporali się z pewnymi problemami. Potem pojawia się szereg różnych rzeczy, które pozwalają nam zwalczyć te wszystkie przeciwności, śledzić, ulepszać i tak dalej. Ale zaczyna się to wszystko od tego fundamentu, a tym fundamentem jest przekonanie, że my, jako grupa ludzi, razem radzimy sobie z jakimiś przeszkodami. I drugą rzeczą, która może nam przeszkadzać, to oczywiście jest to, jeżeli nasze cele będą przeciwstawne celom kolegów z innego działu. Jeżeli na przykład nasi koledzy z działu logistyki, przypuśćmy, że ja pracuję na produkcji, nie? A mam kolegów z działu logistyki i ich celem jest to, żeby jak najmniej ludzi tam pracowało na wózkach, więc nazwożą mi towaru na tydzień czasu, nie? No ale to jest podejście silosowe. My tego podejścia unikamy. Tak jest. No ale to jest wtedy taka konfliktowość, bo rodzi to różnego typu bardzo nieprzyjemne czasami dyskusje i problemy, nie? I to niszczy motywację. Ale jeżeli wszyscy i nawet oni pracują dla tych samych wspólnych celów, to to rodzi
taką chęć dalszych działań w zespołach. Motywowanie do działania, motywowanie ludzi do tego, aby rozwijali się. Szybki proces? Nie, to jest bardzo długotrwały proces. Nauczenie się wspólnych celów dla organizacji, nauczenie się wspólnych wartości, to są miesiące. Lata? No i lata. I wymagają dużego zaangażowania kadry zarządzającej. Dlatego ktoś mądry powiedział, żeby opanować tę prostą rzecz, jaką są wspólne cele dla firmy, trzeba o daną osobę o nie zapytać ile 50 razy. To dużo, rzeczywiście. Czyli na pewne tematy trzeba rozmawiać bardzo często, żeby one się utrwaliły. To nie jest tak, że dasz ludziom kartkę i oni już wszystko, każesz im przeczytać, się podpisać i już wszystko wiedzą. Co zrobić z tymi, którzy stawiają opór? Zgniłe jabłko psuje skrzynkę. Tak się kiedyś mówiło. No właśnie. Są różne metody. Skreślać, wyrzucać, likwidować, no ja nie wiem. To takie naturalne by się wydawało. Są różne metody radzenia sobie z osobami problematycznymi. Oczywiście finalną, jeżeli nie uda nam się nic z taką osobą osiągnąć, jest rozstanie się. To jest jedna z metod. Czasami, tak samo jest, mówi się o tym, że czasami better no man than wrong man, czyli lepiej, żeby nikogo nie było, niż osoba, która się do tego nie nadaje na danej pozycji. Z drugiej strony, część osób wymaga tylko i wyłącznie przekonania. Bardzo często przekonują nas wyniki, rzeczy, które się staną. On staje się takim pozytywnym wskaźnikiem, że jednak jak się coś tam robi w dany sposób, to działa. Dlatego robi się obszary pilotażowe w firmie, gdzie inwestuje się trochę pieniędzy, żeby pokazać, że jak zastosujesz daną rzecz, patrzcie, to działa i są efekty. I ci ludzie, którzy w tym uczestniczyli, którzy może na początku też byli takimi opornymi, byli sceptyczni, nagle okazuje się, że są ambasadorami zmiany. Ale dlaczego? No mnie się wydaje, że w tym momencie, jeżeli zmiany są inicjowane przez nich samych. No praktycznie tak. Dlatego, że oni są... Znaczy, wiesz, motywacja do zmiany nie pochodzi od nich. Ale potem, kiedy już zrozumieją ich konieczność, stają się współuczestnikami, bo dają swoje pomysły, radzą sobie z problemami. Cała rzecz, o czym wspomniałem, przy okazji tego klucza, muszą być to wciągnięci. Bo potem ci ludzie, którzy byli wciągnięci, którzy wspólnie z tobą rozwiązywali jakiś problem, posłużą tobie do tego, żeby ta zmiana się w całej organizacji mogła rozprzestrzeniać. Powiedz mi, czy konieczna jest akceptacja i pomoc zarządu w takich akcjach? Ona jest niezbędna. Przede wszystkim od zarządu musi pochodzić chęć takiej zmiany. Taka zmiana nie może się dziać obok. Bo my mówimy często o mentalności ludzkiej, prawda? Że ona jest zła, ta mentalność ludzka, a nie patrzymy na mentalność organizacji. Ja bym powiedział, jeżeli chęć zmiany i zrozumienie filozofii tego nie pochodzi od samej góry, to jest skazane na porażkę. Bardzo często tak jest. Co motywacja daje firmie? Motywacja daje firmie bardzo wiele. Motywacja pracowników. Tak jest. Motywacja, oczywiście zaangażowanie ludzi powoduje to, że firma jest daleko bardziej wydajna niż firma, która takiego zaangażowania nie posiada. Ludzie nie przychodzą do roboty, ale przychodzą do pracy. Ludzie przychodzą do pracy, ludzie mają pomysły, ludzie wychylają się, ludzie reagują na problemy, ludzie postępują zgodnie z danymi i wskazówkami, ludzie sami poprawiają ten proces. W konsekwencji jest mniej wypadków, jest mniej strat produkcyjnych, jest lepsza jakość produktu, są niższe koszty. No generalnie wszystko, czego organizacja produkcyjna sobie życzy, rodzi się w organizacjach, właśnie których to zaangażowanie, to motywacja ludzi jest wysoka. Co daje to pracownikowi? Ja powiem szczerze, że w moim odczuciu praca w organizacji, gdzie ludzie są zaangażowani, gdzie mają motywację, jest czymś fantastycznym. Bo każdy dzień jest dla ciebie wyzwaniem. Jest takim przeżyciem. Ja na przykład osobiście pamiętam, ponieważ miałem okazję pracować w trzech organizacjach do tej pory, to jest moja trzecia chyba praca, to były takie momenty, były takie firmy, gdzie już w sobotę czułem takie silne spięcie przed poniedziałkiem. Bałem się tego. Po prostu przyjście do pracy było dla mnie ogromnym stresem. I to jest to, co się dzieje w organizacjach, w których ludzie nie mają motywacji, w których przychodzą do pracy, w których są pomiatani, w których
po prostu przychodzą do roboty tylko po to, żeby zarobić pieniądze i żeby jak najszybciej stamtąd wyjść. Ale są też inne firmy, gdzie idziesz z ciekawością, co ci przyniesie następny dzień, jak przed jakimi wyzwaniami staniesz. I to są firmy, w których ci ludzie mają wysoką motywację. Jakie byś chciał pracować? No, ja myślę, że odpowiedź jest oczywista. Tak jest. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, którą razem dzisiaj nagraliśmy. Ja myślę, że ona będzie inspirująca dla wielu osób, które zajmują się motywacją innych osób do tego, żeby pracowały wydajniej dla siebie i dla swojego zakładu. Natomiast słuchaczy zachęcam do tego, żeby posłuchali innych nagrań, które zostały wykonane również z innymi osobami. No bo Bogdan jest bardzo częstym gościem, ale nie tylko Bogdan występuje w tych nagraniach. Dziękuję. Dziękuję. Lean po polsku.